jak wygląda seks Polaków w okresie zarazy czy pandemii? Może ja na początku dostanę, żeby się z Państwem przywitać i podziękować za to, że w tym czasie pandemii jednak się spotykamy epidemiologicznie, ale jednak, i że duch w kulturze nie ginie, że Maria ma w sobie tyle energii, że jeszcze zaraża innych przyjściem na spotkanie o charakterze kulturalnym. Proszę Państwa, jest mi miło, że otrzymałem to zaproszenie na dzisiejsze spotkanie z Państwem, i to w takich pięknych warunkach tutaj w Zatoniu. I rzeczywiście, zanim może ja przystąpię do podzielenia się z Państwem moimi ostatnimi badaniami dotyczącymi seksualności Polaków i relacji w związkach w czasie pandemii, to może nawiążę do osoby, która w wielu kwestiach z reguły nie będzie się ze mną zgadzała, to jest Hanka Wokła, i nawiążę w kontekście tych i kapelusza, a przede wszystkim tych obrazów, portretów, które dzisiaj tutaj są prezentowane, i jakby Hanka Wokła dzisiaj była ze mną, a często w Polsce wspólnie z Wokłą odbywamy spotkania, to byłaby zachwycona faktem, że są portrety, i wcześniej powiedziała, że rzeczą na pewno pewną jest to, że to, co badam w tym seksie, że te moje wyniki, one nic nie znaczą wobec jej dorobku artystycznego i seksuologicznego, wynikającego z faktu, że nie dlatego, że miała 5 mężów, ale dlatego, że jest jednak portrecistką, i powiedziała, że kto jak kto w Polsce, ale ona przede wszystkim zna się na seksie i na kobietach, dlatego że ona w swoim życiu namalowała kilka tysięcy portretów, nieźle z tego żyje, ale mówi, malując portrety, ona poświęca na w czasie pierwszego spotkania kilka godzin pracując nad portretem, i w związku z tym mówi, że nawet w czasie psychoterapii kobiety się nie otwierają przed psychoterapeutą, a tym bardziej przed seksuologiem, tak jak przed nim. I ona mówi, wiesz, niektóre o tym nigdy nie mówiły, o seksie, o miłości, o uczuciach, o zdradzie, ale wiesz, jak u mnie przyjdzie i w pracowni te kilka godzin siedzi, no to o czymś trzeba rozmawiać, prawda? W związku z tym wówczas się rozmawia o mężach, o kochankach, o doświadczeniach jakichś, o swoich przeżyciach, o swoich smutkach wynikających z niespełnienia. No co z tego, że będzie miała piękny portret, bo niektóre mówią, Boże, chociażbym miała piękny portret, bo i tak w życiu nie jestem spełniona, prawda? I Hanka Wokła często rozmawia z kobietami, i to w tej chwili mówię na serio, że rzeczywiście ona ma ogromny dar takiego trochę wspierania kobiety w ich rozwoju i w prawie do przeżywania seksualności. To, że mąż bardzo często, czy kochanek płaci za portret, to nawet nie wie, co to znaczy w konsekwencji w jego życiu i w jej życiu. Bo wiele kobiet dosyć mocno się otwiera przed Hanką i mówi tak, no tak, 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 ale ona tak do końca to spełniona w tym związku nie jest, prawda? I w związku z tym Hanka mówi, no dlaczego lata płyną brak spełnienia, prawda? A który mąż? Pierwszy. No Boże, czas płynie, ja miałam 5, prawda? I zachęca kobiety do różnych zmian w swoim życiu, ale jednocześnie wzmacnia kobiety w ich prawie do przeżywania swojej kobiecości,
seksualności, wychodzenia ze związków, które są toksyczne, wychodzenia ze związków, które są niedobre, nieudawania, że wszystko jest ok, kiedy w związku po prostu nie jest ok. I to mówię właśnie w kontekście tych portretów, które Hanka maluje i tych wielu rozmów, które z wieloma kobietami prowadził, jest kobietami, bo przede wszystkim maluje kobiety, mężczyzn też. Z Hanką Pakułą przyjaźnimy się przez wiele lat, ale ze względu na to, że przygotowuje nowy wernisaż portretu przyjaciół, no to szukała mojego portretu i stwierdziła: słuchaj, to przecież ja chyba ciebie nie namalowałam. A ja mówię: nie. Ale ja się też nie upominałem, bo wiem, jak ty krytykujesz często ludzi, jak malujesz, jak to wygląda. Tym się nie dopominałem o krytykę. A ona mówi: no to jest rzecz straszna. Bo ty kiedyś, no wiesz, no, wyglądałeś bardziej jak człowiek, a teraz się tak spasły, że ja grubych facetów tym bardziej nie maluję. No więc pierwszy raz robię coś wbrew sobie. I była to trudne doświadczenie. U niej na Milanowie rzeczywiście tam miesiąc temu siedziałem dosyć długo i ona malowała i cały czas się męczyła. Boże, tu masz za dużo kilogramów, brzuch straszny. Co ja mówię, chyba ci papugę na tym brzuchu namaluję, żeby ten brzuch przykryć jakoś zasłonić. W związku z tym jest prawdopodobne, że będę po tych ponad 20 latach naszej przyjaźni miał wreszcie portret Hanki Pakułki. Proszę Państwa, a teraz przejdę do kwestii. Proszę. Czy otworzył się Pan przez Hankę Pakułkę? Proszę Pani, my się otwieramy wzajemnie już przez wiele lat przed sobą. W związku z tym myślę, że bardzo dobrze nam się od zawsze rozmawiało, także myślę, że nie musiała nic portretować, żeby dużo wiedzieć. Ja nie musiałem być modelem, żeby też o niej się dużo rzeczy dowiedzieć. Także no, jakoś się to dogadujemy dobrze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię moich badań. Ja sobie, rozpoczynając ten semestr zajęć, odwołałem się do jednej ze swoich pierwszych książek, która wyszła w 1992 roku, o seksualności dzieci i młodzieży, i uświadomiłem sobie, że to jest teraz 30 lat, kiedy mój pierwszy raport na temat seksualności w Polsce się ukazał, a badania były jeszcze zrobione jeszcze wcześniej, to były badania do mojego doktoratu. I też sobie uświadomiłem, ile lat nie tylko pracuję tutaj na uczelni, ale ile lat także zajmuje się badaniami nad seksualnością. Badania te nigdy nie należały do spraw łatwych, ale w momencie, kiedy nastał czas pandemii, był lockdown, no to było wyzwanie duże dla wszystkich, i dla służby zdrowia, i dla ludzi, ale to myślę, że też było wyzwanie dla nas badaczy, szczególnie w naukach społecznych, czy to w socjologii, czy w psychologii, w pedagogice, czy w tej dziedzinie mojej seksuologicznej. I ja w tym momencie dosyć niesprzyjającym w pozyskiwaniu grantów na badania, jakoś udało mi się te pieniądze załatwić i zrealizowałem na studiu dużej ogólnopolskiej 3000 osób badania w czerwcu, czyli zaraz po okresie lockdownu. I w ubiegłym roku powtórzyłem te badania jeszcze też na dużej grupie 2500 osób. I chcę Państwu powiedzieć, że kiedy w ogóle badam seksualność Polaków, to zawsze też pytam o to, czy ludzie są zadowoleni z życia seksualnego, jak podchodzą do życia, do relacji i tak dalej. I zdecydowana większość Polaków zawsze odpowiada, że jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. Zdecydowana większość. Że jest zadowolona.
I w zasadzie można powiedzieć tak, że chyba Polacy z niczego nie są tak zadowoleni jak z seksu. Nieraz, tak. I ja się nieraz temu dziwię, ale z kolei moje dziwienie nie ma nic do tego, jak ktoś mówi o subiektywnym zadowoleniu. W związku z tym nieraz biorę, bo badania są robione na dużych próbach i biorę nieraz dane z komputera dotyczące konkretnej osoby. I patrzę na tą ankietę wypełnioną od początku do końca i ona tam mówi, jestem bardzo zadowolona ze swojego życia seksualnego. I w pewnym momencie tak sobie myślę, mój Boże, z czego ty jesteś zadowolona? Albo tak sobie myślę też do niektórych mężczyzn, z czego ty jesteś zadowolony? A później sobie uświadamiam, co komu do domu, jak chata, nie jego. Prawda? Najważniejsze, że ktoś jest zadowolony. I chcę Państwu powiedzieć, że w grupie osób zadowolonych z życia seksualnego są także ci, którzy nieraz piszą, że już nie jestem aktywna seksualnie. Jest w związku, ale nie jest aktywna seksualnie. I dopisuje mi tam w ankiecie, Bogu dzięki, już nie muszę. I to pokazuje różne perspektywy, z czego ktoś jest zadowolony. Natomiast co pokazała nam pandemia? Pandemia pokazała nam bardzo sytuację dotyczącą jakości w związkach. Znaczy, wcale w czasie pandemii nie zmniejszyła się nasza aktywność seksualna dużo, ale też wbrew pozorom ona się nie zwiększyła. Tak się niektórym wydawało, może będziemy mieć więcej czasu i tak dalej, ludzie więcej będą mogli być z sobą i współżyć. Ta częstotliwość współżycia w zasadzie się nie zmniejszyła bardzo. Natomiast bardzo mocno mogliśmy się przyjrzeć naszym związkom w tym czasie. I chcę Państwu powiedzieć, że od lat my obserwujemy w Polsce pewną dynamikę zmian, jeżeli chodzi o nasze związki. Czyli coraz więcej Polaków, znaczy zdecydowana większość Polaków żyje w związkach małżeńskich sakramentalnych. Ale coraz więcej także Polaków jest w związkach nieformalnych i ludzie mieszkają razem. I coraz więcej Polaków mówi, jestem w związku, ale mieszkamy osobno. I myślę, że czeka nas w Polsce pewna zmiana dynamiki związków. To znaczy, że coraz mniej w Polsce będziemy mieć związków małżeńskich sakramentalnych, a coraz więcej będzie pojawiało się związków, gdzie ludzie mówią, jestem w związku i mieszkamy razem, lub jestem w związku i mieszkamy osobno, bez względu na to. W dobie internetu w tej chwili to będzie według mnie szczególna dynamika tych zmian. I teraz chciałbym powiedzieć, na relacje w związkach i na te kwestie dotyczące aktywności miał wpływ kondycja związana ze zdrowiem psychicznym. Wiele ludzi twierdzi, że w czasie pandemii przytyło, to też miało wpływ na aktywność seksualną, ale wiele osób doznało różnych kryzysów psychicznych. I my często mówiliśmy o tym, że pandemia może przyczynić się do kryzysów psychicznych, szczególnie w grupie ludzi w okresie senioralnym, że ta grupa ludzi najbardziej będzie dotknięta pandemią. Tego moje badania nie potwierdzają. Dlatego, że ludzie w późniejszej fazie życia bardzo często z różnych powodów już zostali przyzwyczajeni do samotności. Inaczej funkcjonują na emeryturze,
inaczej funkcjonują w związkach i trochę lepiej według mnie. Samotność nie jest dobrą kategorią, dobrym odczuciem, tak? Ale ludzie się niektórzy przyzwyczają. Natomiast grupą, która najbardziej ucierpiała w czasie pandemii, to są ludzie młodzi do 29 roku życia, gdzie kryzysy psychiczne były dominujące. Ludzie młodzi rozwojowo są nastawieni na życie towarzyskie, na studiowanie, na uczenie się, na spędzanie klubowe, trybu funkcjonowania i tak dalej. Tego zostali bardzo często pozbawieni. I to bardzo mocno wpłynęło na kwestie właśnie ich kondycji psychicznej i to odbiło się bardzo mocno na związkach dla tych ludzi młodych. I teraz, jeżeli my byśmy popatrzyli na kwestie podejścia Polaków do związków, to 22% Polaków wskazało, że nasz związek w czasie pandemii się wzmocnił. To szczególnie dotyczy tych osób, które miały taką aktywność zawodową dosyć dużą. Jeden etat, drugi etat, praca późna w zależności od miasta, w którym ktoś funkcjonuje. I ludzie tak naprawdę widzieli siebie dosyć mało. I dla niektórych ten okres pandemii okazał się bardzo ważny dla wzmocnienia relacji w związku. Ale prawie tyle samo osób powiedziało, że nasz związek uległ pogorszeniu. Dla wielu okres pandemii okazał się okresem nie do wytrzymania w związku. Tak. To wynika z tego, że ludzie bardzo często idealizują swoje związki i udają, że jest dobrze w sytuacji, kiedy nie jest dobrze. Albo się tak przyzwyczaili, że się mijają w domu, mało z sobą rozmawiają i jakoś jest, ale jak się pokłócą, jedna z domu wychodzi, prawda, i wszystko wydaje się, że jest dobre. Ale w czasie lockdownu byli cały czas z sobą. Pandemia też generalnie później, nawet jak był trochę większy luz, nie sprzyjała dobrym. I co się zadziało? 6% Polaków podjęło w czasie pandemii decyzję o rozwodzie. 6%. A o rozwodach generalnie myślało 14% w ogóle, żeby się robić. A z 6% stwierdziło, że ani dnia dłużej. Później ludzie bardzo mówią tak, to nie jest w tej chwili tak łatwo dostać rozwód. Sądy pracują na zwolnionych obrotach. Ja w poradni u siebie obserwuję to, że niektórzy, jak podjęli decyzję dotyczącą rozwodów, chcą ją jak najszybciej zakończyć, żeby się nie wycofać, mając takie poczucie, że dokonali analizy tego związku i nie ma żadnych szczególnych wartości. Także to wie. Proszę Państwa, wyraźnie także widać, jak to, co dotyczy jakości w związkach. Że te najbardziej takim znaczącym czynnikiem chroniącym przetrwanie dobre w czasie pandemii były związki, które były już wcześniej oceniane jako dobre. Że ludzie się wzajemnie dobrze czują, mają poczucie bezpieczeństwa, kochają się, mogą na siebie liczyć. I cokolwiek by mógł znaczyło to słowo kochanie, prawda? Ale mają poczucie takiego dobrego funkcjonowania w związkach. To był bardzo czynnik chroniący te związki. Natomiast jak dokonałem takiej typologii związków, że ta relacja w związku była na takim poziomie niższym, to te sytuacje dotyczące konfliktów, trudności, radzenia sobie były bardzo trudne. Największe kryzysy mieliśmy dwa w czasie świątecznym. Jeden w czasie Wielkanocy, drugi w czasie Bożego Narodzenia. To pokazuje, jak my Polacy bardzo mocno przywiązani jesteśmy
do tradycji religijnych i do w ogóle do świąt. Nawet jak ktoś nie jest mocno wierzący, to święta są dla kogoś takim dobrym pretekstem do spotkań. I tutaj te kryzysy były bardzo mocno w związkach, bardzo mocno dostrzegane. I teraz, teraz chciałbym powiedzieć, jak dlaczego ludzie się zdecydowali na rozwody, albo dlaczego niektórzy chcą się rozwodzić. Niektórzy mówią tak, że podstawą taką sytuacją, którą nie są w stanie wytrzymać i rozwód jest bezwzględny, to jest 88% Polaków sądzi, że to jest za przemoc, która w związku następuje, bez względu, czy jest to przemoc fizyczna, czy przemoc fizyczna. Ale nigdy jeszcze kłótnie i brak zgody w ważnych sprawach nie były tak dominującym motywem przy rozwodach jak teraz. Niektórzy mówili, te kłótnie można przeżyć. Można wyjść, można trzasnąć drzwiami, można odreagować. A w czasie pandemii te kłótnie okazały się, że to nie jest dobre wyjście. To nie jest dobre wyjście dla po prostu związków. I teraz chciałbym powiedzieć, że 76% Polaków mówi, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy byli aktywni seksualnie. To się wcale nie zmniejszyło tak bardzo w porównaniu z przed okresem COVID-u. Natomiast wiadomo, że największa aktywność seksualna jest w grupie ludzi młodych do 29 roku życia. Mniejsza jest wyraźnie w grupie osób po 60 roku życia. Natomiast zapytałem ludzi, jak oceniają swoje życie seksualne. I teraz generalnie 50% mówi tak, bardzo dobrze i dobrze oceniają. Najlepiej swoje życie seksualne oceniają ludzie młodzi do 29 roku życia. To jest 71%. W wieku 50-59 lat 57 i znacznie gorzej osoby po 60 roku życia 43%. Tak samo w tym przedziale 60+, przybyło bardzo w 21 roku osób, które źle i bardzo źle oceniały swoje życie seksualne. To jest najwięcej w tym przedziale wiekowym osób oceniało swoje życie seksualne jako źle, złe. Proszę Państwa, pytałem ludzi o związki równoległe. To chodzi o to, czy poza mężem, żoną, prawda, ktoś ma jeszcze jakiegoś misiaczka na boku, to wychodzi na to, że 12% Polaków żyje w związkach równoległych, bo 2% przybyło na związków równoległych. Polacy od wielu lat, 10% Polaków żyje w związkach równoległych. Teraz o 2% te związki przybyły. Życie w związkach równoległych dla wielu osób w czasie pandemii okazało się bardzo utrudnione, dlatego że ludzie, była praca zdalna, prawda? Nie było delegacji, nie było wyjazdów, nie było możliwości spotykania się w pracy, tak. Ale chcę Państwu powiedzieć, że fakt pandemii uświadomił dla wielu ludzi, to będących w związkach równoległych, że niektórzy wycofywali się, czy wycofują się ze związków równoległych, a niektórzy, będąc w związku równoległym, podejmowali decyzję, że wychodzą ze związku małżeńskiego. Że to takie bycie w związku równoległym, że masz męża i kochanka, masz żonę i kochankę, ale czas pandemii uświadomił im, że niektórzy muszą dokonać wyboru. I te wybory dla wielu ludzi nie są wcale takie łatwe. Szczególnie nie są łatwe
dla ludzi, którzy mówią tak, że kochają osobę w związku małżeńskim i kochają Boga. Proszę? Ale niektórzy powiedzieli, że chcieliby dalej funkcjonować, ale osoba, która jest z tego związku nieformalnego, no ma jakieś oczekiwania inne i tupie, ile jeszcze lat to będzie, ile lat to będzie trwało. Wielu pacjentów w tej chwili mówi, że to był taki okres przemyśleń, że chyba oni inaczej nie potrafią też jak kochać dwie osoby naraz, jeszcze dopiero są, mają takie poczucie, że są zupełnie. Ale to mówię tylko o niektórych. Także to jest związek. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą życia w pojedynkę, często określamy to jako single, jako osoby żyjące w samotności, a ja wolę używać sformułowania życia w pojedynkę. Wiadomo, że osób żyjących w pojedynkę mamy wcale nie tak mało w Polsce. I to jest różna struktura. Ludzi żyjących w pojedynkę młodych mamy dużo, dlatego że jeszcze nie są w związkach. A osób po 60 roku życia mamy dużo żyjących w pojedynkę, bo jest dużo rozwodników, wdów, wdowców i tak dalej, tak? No tak, no ale to są wdowy, tak, i wdowcy. Więc ta grupa osób żyjących w pojedynkę wcale nie jest taka mała. I teraz chcę powiedzieć tak. W grupie osób żyjących w pojedynkę mamy także, jak Państwu powiedziałem, pewną grupę ludzi młodych. I często w polskiej rzeczywistości szczególnie mamy taki nacisk społeczny ze strony rodziny, ze strony otoczenia, szczególnie w okresie świąt, prawda, jak sobie składamy życzenia, prawda, i naszym bliskim, no to kiedy wreszcie będziesz miała męża, kiedy będziesz miał żonę, a kiedy byśmy te wnuki mieli, każdy tak sobie układa po swojemu i tak dalej. Proszę Państwa, jest pewna grupa moich pacjentów, która bardzo nie lubi świąt. I to jest najgorszy moment w ich życiu, że trzeba jechać do rodziny i trzeba się spotkać z rodziną ze względu na te naciski. Ja nie mówię o tej grupie pacjentów, która nie lubi świąt, dlatego że jak mają święta prorodzinne, są święta, to oni często spotykają w czasie świąt osoby, które były sprawcami przemocy seksualnej i w dzieciństwie. A na świętach się z nimi spotykają, to jest wujek, to jest dziadek, to jest ktoś inny jeszcze i nienawidzą świąt i mają takie poczucie, że ze sprawcą się spotykają, a nigdy nikomu o tym na przykład nie powiedzieli. Nie przepracowali tego problemu. Ale mówię w tej chwili o osobach, które dokonały wyboru życia w pojedynkę i są z tego powodu zadowolone. A otoczenie nie chce im wierzyć, że oni mogą być zadowoleni z faktu życia w pojedynkę. I tutaj w tych badaniach 11% osób stwierdziło, że oni się utwierdzili, że życie w pojedynkę to jest ich bardzo dobra koncepcja na życie. Ale 16% powiedziało, nie ma co dalej, już nie chcę w pojedynkę, muszę do związku. Prawda? Muszę budować związek. Czyli ludzie mają różne podejście. Natomiast co zadziało się w grupie ludzi, którzy żyją w pojedynkę w różnych fazach życia? Że 34% stwierdzi Polaków, że życie singlem stało się dla nich bardziej uciążliwe. Spotkanie z nowo poznanymi osobami brakowało w tych spotkaniach spontaniczności i czułości. Ale relacje seksualne z osobami, z którymi przed pandemią wchodziłem, to teraz sobie uświadomił ktoś, że w tego typu relacje nie wchodził. Natomiast
13% powiedziało, nawiązałem relacje o charakterze seksualnym przez internet. I teraz w ogóle chcę Państwu powiedzieć kilka zdań na temat internetu i cyberseksu w czasie pandemii. Mamy wiele osób, które mówią, że bardzo często i często korzystały z internetu w celu nawiązywania znajomości internetowych. Najwięcej tych ludzi jest w grupie osób młodych, więcej jest w grupie mężczyzn niż w kobiet. W grupie młodych ludzi do 29 62%, ale w grupie osób po 60 roku życia jest 20%. I tych, którzy wielokrotnie w późniejszej fazie życia mówią, że nawiązywali znajomości o charakterze seksualnym, jest wcale nie tak mało. I ja myślę, proszę Państwa, że często my mówimy tak, że internet to jest sposób na nawiązywanie znajomości przez ludzi młodych. To nie jest prawda. To nie jest tylko przez ludzi młodych. Tak jak tutaj siedzimy, to może nie powiemy, że zdecydowana większość z nas z tego internetu korzysta w celu nawiązywania znajomości. Ale jest pewna grupa osób, która w tym wieku po 60 roku życia korzysta z nawiązywania z internetu do nawiązywania znajomości, mając dobre intencje, że chciałaby osoba kogoś poznać, że osoby chciałyby kogoś poznać do towarzystwa, do spotkań, do tego, żeby mieć kogoś bliskiego, żeby móc się dać. Niekoniecznie chodzi zawsze o kwestie dotyczące relacji seksualnych, ale nieraz chodzi tak, to chodzi do, także chodzi po prostu o seks. Dla niektórych tylko chodzi o seks. Natomiast internet teraz pokazał, że wiele osób takie znajomości nawiązało i jest z tego zadowolony, ale wiele osób także twierdzi, że internet daje im dużo traumatycznych przeżyć, że ta osoba nie spełniła moich oczekiwań lub ta osoba oszukiwała, ta osoba manipulowała rzeczywistością, a doba ta pandemii jednak te kontakty społeczne nam ograniczała. W związku z tym wiele osób, no w cudzysłowie można powiedzieć, nacięło się na tego typu, znajomości, najdelikatniej mówiąc. Proszę Państwa, jakie czynniki w czasie pandemii wpłynęły na utrudnienie nam relacji seksualnej? Na pierwszym miejscu w tej chwili jest zmęczenie i stres. 52% kobiet i 43% mężczyzn. Proszę Państwa, zawsze, kiedy na przykład myśmy analizowali moje badania 1997 roku, później 2005-2010, to na pierwszym miejscu było albo lęk przed ciążą, trudnością, albo lęk przed zakażeniem HIV. Lęk przed ciążą poszedł daleko, daleko, zakażenie HIV daleko, daleko, a dominujący jest przemęczenie i stres. Nigdy jeszcze Polacy nie byli tak zmęczeni i tak zestresowani, jak to jest teraz. I to, proszę zwróćmy uwagę, 52% kobiet tak twierdzi, ale wcale nie mało mężczyzn, 43%. Ale nowym czynnikiem, no to wiadomo, pandemia, to jest 38% mówi, że obecność dzieci w domu lub innych osób, nie dzieci, innych osób w domu, no bo ten okres pracy zdalnej, przebywania, tak to były to takie, te czynniki w poprzednich w ogóle badaniach nie występowały, no bo nie było czegoś takiego, ale bardzo wzrosła taka kategoria dotycząca mojego ciała. 32% mówi kobiet, że moje ciało jest nieatrakcyjne, 17% mężczyzn, ale choroba 16% mówi. Obawa przed ciążą 15% kobiet, 14% mężczyzn. I proszę Państwa, wzrasta czynnik dotyczący obawa, że nie sprawdzę się w seksie. Ta obawa u kobiet to jest 8%, a u mężczyzn 22%. W normalnych układach bez pandemii mężczyzn, którzy przeżywają lęk
przed tym, że nie sprawdzą się w seksie, jest 14%. W czasie pandemii to bardzo wzrosło, ale to jest także związane, że nigdy wcześniej Polacy nie spędzali tyle czasu w internecie oglądając filmy pornograficzne, jak w czasie pandemii. Nigdy jeszcze. I to chcę powiedzieć, że chodzi o Polaków w różnych przedziałach wiekowych, także w tej późniejszej fazie życia. I teraz tak, co możemy powiedzieć jeszcze, że ostatnie lata to w Polsce jest znaczący wzrost świadomości seksualnej kobiet, nie dlatego, że edukacja seksualna w szkole jest dobra czy była dobra, tylko dlatego, że kolorowe czasopisma dużo piszą o seksie. O miłości, o seksie, o praniu, gotowaniu i o seksie. W związku z tym świadomość kobiety wzrosła, ale nie wzrosła świadomość seksualna mężczyzn. W związku z tym coraz więcej mężczyzn w Polsce ma takie poczucie, że są oceniani przez kobiety. Że naturalnie, że wiele kobiet jest łaskawe. No, ale nie aż tak jak teraz. Nigdy jeszcze polski mężczyzna nie doświadczał takich wprost komunikatów, jak doświadcza teraz, że w seksie się nie sprawdza. Hanka Bakła, jak opowiada o sobie, to ona jasno zawsze komunikowała, że coś było nie tak, prawda? To jest, ale większość kobiet w Polsce nie artykułuje i nie mówi. Jeżeli mężczyzna ma problemy z erekcją, czy coś się w seksie nie udaje, to kobiety często były takie wspierające, prawda, że nic się nie stało, ale to było kiedyś. Teraz owszem, też są, ale coraz więcej kobiet mówi, zrób coś z sobą, prawda, zrób coś z sobą, prawda, i też się wszyscy napatrzą, i mężczyźni, i kobiety na te reklamy tabletek na zaburzenia erekcji w telewizji. Prawda, nie będę wymieniał nas handlowych, bo akurat z tych firm nie żyje farmaceutycznych. I to jest sytuacja taka, że coraz więcej jest świadomości, że może mężczyzna coś z tym zrobić. I kobiety zaczynają się trochę buntować. I mężczyźni są bardzo w seksie coraz bardziej zalękni. I to naprawdę według mnie to się zaczyna robić. To się zaczyna. Ja myślę, że największą trudnością generalnie Polaków zawsze było, a teraz szczególnie dalej, to, że my nie nauczyliśmy się jako Polacy dobrze rozmawiać o seksualności, o naszych wzajemnych potrzebach, oczekiwaniach, pragnieniach itd. Okres pandemii w kobietach w Polsce wyzwolił coś takiego, czego wcześniej nie było. Kobiety doszły do wniosku, i to bardzo wyraźnie w badaniu, że coś z tym trzeba zrobić. Zawsze to był temat sprawny. Tak. To jak to wyjaśnić? To nie jest czasami objawem mgły po kobietach. No. Tak, to może być perspektywa lekarza, że mogą różne czynniki, tak, różne czynniki mogą wpływać, prawda? Zresztą teraz się mówi dużo o rehabilitacji pokojowej. Wszyscy o wszystkim pamiętają, że jest rehabilitacja kardiologiczna, pulmonologiczna, rehabilitacja psychiatryczna, rehabilitacja. Ale w ogóle w tych kwestiach świadczenia rehabilitacji po covidowej nie ma rehabilitacji seksualnej. A ten COVID na zwolę się jasno rzucił niektórym. Naprawdę to jest zmęczenie, stres, ale także u wielu mężczyzn trochę niechęć do seksu, lęk, w ogóle ogólne przemęczenie i tam nie ma miejsca na to, żeby ktoś w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, będzie centrum rehabilitacji seksualnej. Uważało, że przeżywało lęk, że mogą zarazić się koronawirusem. Ale chcę Państwu też powiedzieć, jak mówiliśmy o internecie, że mimo lockdownu 14% Polek i Polaków
nawiązując znajomości internetowe, uprawiało seks w realu z osobą poznaną przez internet. 14% w okresie lockdownu, kiedy tam była dosyć taka ostra sytuacja. No tak. I teraz zapytałem także Polaków, co wpłynęło na długotrwały spadek zainteresowania seksem. Na pierwszym miejscu jest wiek. 35% kobiet, ale 47% mężczyzn. I prawie 10% przybyło mężczyzn, którzy twierdzą, że mój wiek związany jest ze spadkiem zainteresowania seksem. Ja, proszę Państwa, dużo mówię o tym seksie, bo Maryś mi powiedziała, że mówię o tym seksie w czasie pandemii. Ale chcę powiedzieć tak, że jest pewna grupa osób i ta grupa osób jest w związkach i nie są aktywni seksualnie. Są w związkach, ale nie współżyją. Trochę może, ale mówię o tych osobach w późniejszej fazie życia. Ale to, że nie współżyją, po ich ocenie związku spowodowało to, że chyba się do tego przyzwyczaili. Chyba się do tego przyzwyczaili, że ten seks jak gdyby poszedł na boczne tory i nie jest tak istotny. Zresztą chcę powiedzieć, że z takim nieraz trochę smutkiem, niepokojem patrzę na to, że 58% kobiet po 55 roku życia mówi, że seks w ogóle nie jest istotną sferą w moim życiu. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo kobiet. I to, mam wrażenie, że to jest takie samo wykluczenie kobiet z tej aktywności, bo one są często w związku. Ale to świadczy, przepraszam, o mężczyznach. Wie pan co, bardzo często to świadczy o mężczyznach, tak? Ale to też świadczy, ale to też świadczy trochę o kobietach, bo niektóre mówią tak. Niektóre mówią tak. Panie profesorze, ja już nie chcę seksu, bo już nie wypada. Bo już nie wypada, prawda? Ja już nie chcę seksu, bo mam wnuki i trzeba się zajmować wnukami. A ja tak nieraz mówię, wie pani, no ale wnuki to wnuki. Mąż to nie wnuk. Ale Boże, jak wnuk? Mówię, dobrze, też tej opieki wymaga i też opieki. Ale wie pani, zaczynają kobiety mówić tak, jakby pan tyle robił przy tych wnukach i tyle jedzenia i co weekend, i tylko to pani pieczenie, to też by pan nie miał sił na ten seks. I zaczynają mówić nas z tym życia. Czyli stajemy się bardzo prorodzinni, tak, że nie inwestujemy, ale tak naprawdę mówią niektórzy, nie no, rodzina bardzo mocno absorbuje. I często jest to sytuacja tak, że kobieta mówi, nie wypada. Kwestia wiary dla niektórych nie wypada. I nieraz jak rozmawiamy w parze i kobieta i mężczyzna, to trzeba się dużo napracować nad związkiem, żeby ludzie daj sobie prawo do tego, że mają również prawo do przyjemności. Ja nie chcę powiedzieć, że seks jest kategorią obowiązkową i że wszyscy muszą być aktywni seksualnie, bo to po prostu jest nieprawda. Nie muszą. Ale nie muszą w sytuacji, kiedy świadomie na pewne rzeczy się decydują i jest to dla nich sytuacja okej. Ale nieraz mam wrażenie, że tak naprawdę są jakieś takie przybłyski, że byłoby fajnie, jakby było. I teraz tak, co się u pewnej grupy kobiet zadziało w czasie pandemii? Wzrost zainteresowania gadżetami seksualnymi w ramach poczty wysyłkowej. No i teraz tak, bardzo w ogóle ta poczta wysyłkowa się zaktywizowała w czasie. I niektóre pani, i tu chcę też powiedzieć, bez względu na wiek, i te młodsze, i te w późniejszej fazie życia, pokupowały sobie trochę tych gadżetów. Ale kobiety, mężczyźni często sami też się wstydzą chodzić do sex shopów.
zakrzepu, no, trzeba dotknąć, trzeba zobaczyć, czy długość, grubość, wszystko jest tak jak się, no mówię, pani, pan taki bezwstydny do mnie, mówię, w takich rzeczach, ale jak nieraz przyjdą do mnie do gabinetu, szczególnie w Warszawie pani, ja walizeczkę otworzą, prawda, to jak rąbną tymi penisami na moje biurko i mówię, i są tak jakby to była moja wina, że to, co kupił, nie odpowiada. Ile pan myśli, że ja jeszcze będę ten biznes wspierała? I rzeczywiście, no, pozamawiała, a to nie spełnienie. Ja mówię, może jednak by pani poszła do sex shopu i zwróciła już, na co ja namawiam. Chociaż chcę powiedzieć, że coraz częstszą większą popularnością cieszą się takie warsztaty dla kobiet na temat rozwoju erotycznego, gdzie, tak jakby Marysia dzisiaj zamiast spotkania ze mną, prawda, zrobiła takie spotkanie, prawda, z jakąś edukatorką. Tak. Ja pamiętam, jak był jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, to Zosia... Nie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No. To Zosia przypominała tam, jak przychodziliśmy razem z Michaliną Wysocką na spotkanie, ale ja w dawnych latach na uniwersytet przyszedłem z różnymi gadżetami seksualnymi, ale to bardziej mówiąc o bezpiecznym seksie. Prawda, to był duży problem z HIV/AIDS i tak dalej. Teraz też jest, ale nie aż tak jak kiedyś. I to się cieszyło dużą popularnością, bo jak byłem na jubileuszu, to tylko to mi powiedziano, że jakby tylko o tym mówił, prawda? A mówiłem przecież o wielu innych, mówiłem i wielu innych rzeczach. W związku z tym, proszę Państwa, co jeszcze takiego właśnie ciekawego te badania pokazują? Definicja seksualności wskazuje na to, że my mówimy o satysfakcjonującym życiu czy odczuciach seksualnych, sytuacji pożądania, sytuacji rozładowania napięcia, bez względu na to, czy ludzie są w związkach, czy ludzie żyją w pojedynkę. I my nie oceniamy, czy ktoś satysfakcję seksualną przeżywa w związku, w dwie osoby, w trzy, czy w pojedynkę. I teraz wyszła kwestia dotycząca masturbacji. No i my w Polsce nie mamy najlepszego podejścia do masturbacji, w sensie, że ma to jakieś takie zabarwienie trochę religijne i trochę niezbyt, że to jest w porządku, ale w czasie pandemii wzrosła nam akceptacja tej formy aktywności. Ja pamiętam, że mówienie w Polsce o masturbacji nie należy do spraw łatwych, ale pamiętam kiedyś w jednym z programów w telewizji śniadaniowej zaprosili mnie na rozmowę o seks 50+. No i ta prowadząca ten program, taka chciała mi trochę poprzywalać i tak w tym ostatnim raporcie, w tym ostatnim takim artykule, tutaj mi cytuję, tu profesor mówi, że radość seksu bez względu na wiek 60+, 70+, radość seksu i tak dalej, i ona mi uświadamia, mówi, pan nie wie, że wiele kobiet jest rozwódkami, wiele kobiet to są wdowy, a pan tutaj mówi o radości seksu. A ja wiem, co to znaczy, że jak kobieta jest rozwódką, albo jak została wdową, no to co, ten mąż, który umarł, to zabrał jej seksualność z sobą? Prawda? Możemy żałować męża, bo może akurat się trafił, że był dobry, że był miły, ale to nie znaczy, że zabrał nam prawo do przeżywania swojej seksualności. I on wie 9:30 rano. Ludzie jedzą śniadanie, piją kawę, a ja mówię o radości masturbacji. I w ten czas mówię o masturbacji, że przecież masturbacja jeszcze zostaje dla osób żyjących w pojedynkę. Ja powiedziałem, że ja nie oceniam masturbacji w kategoriach religijnych, bo to jest sprawa intymna, każdy sobie musi poregulować to sam, ale z punktu zdrowia seksualnego masturbacja jest okej
bez względu na to, czy kobieta ma 18, czy 38, czy 78. Jest to ok. No i zacząłem mówić, jak ta masturbacja może być dla kobiet dobra, dla mężczyzn także, że jest dobra, szczególnie kiedy nie ma systematycznego współżycia i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy się ponakręcali w mówieniu o tej masturbacji. 4 minuty przedłużyli na wizji progu. Jak na warunki telewizji 4 minuty to jest bardzo dużo. Ja tak cały czas wchodzę z wizji, mam takie poczucie, że przygiąłem. No ale, może niech będzie. Wchodzę do taksówki, jadę na wydział na wykłady, dzwoni dziewczyna z produkcji, mówi tak, panie profesorze, panie przysyłają SMS, dzwonią, piszą, żeby profesora bardzo pozdrowić. No i to było jakoś takie pocieszające wszystkich. I tutaj właśnie w tych badaniach myślę, że to dosyć dobrze wyszło. Proszę państwa, na koniec chciałem powiedzieć także, okres pandemii wpłynął na podejście nas, Polaków, do różnych sfer życia. I tak na przykład mówię nie o tych kwestiach negatywnych, ale chciałbym zakończyć tą taką bardziej pozytywną perspektywą. 70% Polaków odpowiedziało, że zrozumiałem, że trzeba cieszyć się każdą chwilą życia. 70%. To w moim odczuciu jest bardzo dużo i to jest dobra informacja. No, nieraz jest tak, że szkoda, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale, prawda? To było bardzo, to jest takie bardzo widoczne. Nieraz, kiedy się rozmawia z kimś, kto różne miał wcześniej życie seksualne, mniej udane, albo ktoś nie miał odwagi w swoim życiu wchodzić w te związki, różne rzeczy się robi, albo odkładał na później. A teraz ludzie zobaczyli, że nie masz co odkładać. No. Patrzcie, tutaj dzisiaj my mówimy o pandemii, mamy okres wojny niedaleko, prawda, że ten świat się zaczyna robić taki bardzo pokomplikowany. Ja nie chcę powiedzieć, że my mamy być tacy bardziej hedonistyczni w naszym życiu i mamy być nastawieni na spełnianie naszych oczekiwań. Ale myślę, że bardzo wiele osób jednak doszło do wniosku, że nie ma co odkładać na nie wiadomo kiedy. Tak? Że ten czas szybko płynie i zrozumiałem, że należy dbać o swoje zdrowie 67%. 57% mówi tak, zrozumiałam, co jest najważniejsze w życiu. 53% miałem więcej czasu dla najbliższych. To też jest, okazuje się dla niektórych ważne. 33% rozwinęłam nowe umiejętności zawodowe, czy rozwinąłem. I 28% lepiej zrozumiałem swoje preferencje i upodobania seksualne. 28%. To jest też wcale nie ma. I to jest też takie pocieszające, że ludzie będąc właśnie w takiej często izolacji, mieli czas na pogadanie z sobą, na pewne przemyślenia i na to rzeczywiście, co lubię, co chcę i odpowiedzenie sobie również na pytania, kim jestem. Proszę państwa, teraz wiele osób, wiele koleżanek i moich kolegów seksuologii twierdzi, że bardzo mocno uruchomiły się osoby transseksualne, szczególnie osoby młode, transseksualne. I mówią, że to jest lawina, że to jest, tak się stało, że przybyło nam osób transseksualnych. To wcale nie jest prawda, że przybyło. To osoby wcale nie przybyły. No, ale tutaj na przykład w Zielonej Górze też mamy bardzo dużo osób młodych w okresie szkoły, licealnej. Tylko problem polega na tym,
że ci młodzi ludzie też siedzieli w domu. Też siedzą w domu, bo nauka zdana. Teraz nawet jak do szkoły, to i tak często ze względu na COVID kwarantannę siedzą zdalnie. I te osoby, często pozbawione takich innych kontaktów, więcej skupiały się na sobie. Albo więcej rozmawiały z innymi osobami transseksualnymi, nie tylko z Polski. Młodzi ludzie znają dobrze języki obce. Kontaktują się z ludźmi z Francji, z Australii, z Tajlandii czy z Japonii i zostali wzmocnieni w swoim prawie do tego, żeby coś z sobą robić, szybciej ujawnić swoje oczekiwania w związku z tym, czy potrzeby. Dlatego też właśnie mówię, że tyle osób, mówię, zrozumiało również siebie i swoją seksualność. To ja bardzo serdecznie ci dziękuję, Zbigniewie, ale chciałam jeszcze, ponieważ profesor Zdebski, o właśnie, ale to jeszcze za moment. Tak, ja poproszę wodę. Proszę Państwa i Ty, drogi Zbigniewie, ja, żeby tak, wiesz, zakończyć humorystycznie, Ty o tych relacjach Twoich z znaną artystką Hanią Bartułą mówiłeś. A propos, proszę Państwa, jej pięć razy była w związku sam mówiłeś, tak? Ale takich formalnych było pięć i wcale sobie na koniec nie chwaliła tej sytuacji, ponieważ znalazłam fragment w Twojej książce, mianowicie taki. Zazdroszczę ludziom, którzy mieli jednego partnera. To nie dla mnie. To jest tak, jakby jednym samochodem jeździć przez całe życie. Każdy chce mieć nowe auto, nawet jak stare jest jeszcze na chodzie. Każdy chce mieć inne auto, nawet jako drugie. Chętnie porównuje mężczyzn do samochodów. I w samochodzie i w mężczyźnie liczy się data produkcji. Bo jeżeli samochód jest na przykład z 1955 i się pisze, że jest w doskonałym stanie, to przecież wiemy, że to już zabytek. Co przypomina mi moich kolegów w mocno średnim wieku, którzy lakierują sobie karoserię. A pytanie o silnik? I teraz dlaczego nawiązałam do tej książki, którą wydał profesor Izdebski razem ze znaną artystką, ponieważ Zbyszek przyniósł ze sobą dosyć dużo tych egzemplarzy i może jak Zbyszku, ty wodę, jeszcze pytania, tak? Jeżeli są jakieś pytania? Słucham? No bardzo proszę. Proszę pana, może pan skorzysta z mikrofonu, nie? Zbyszku, czy ta zmienna, życie w pojedynkę, życie w związku, różnicuje zadowolenie życia seksualnego? I czy jest, jeśli różnicuje, to się stanie statystycznie? Oj, Marysia. A, proszę. Chodzi o zadowolenie z życia seksualnego, to większe jest w grupie osób będących w związkach. Ono jest większe. W ogóle, jeżeli byśmy popatrzyli na okres pandemii, to możemy powiedzieć, że okres pandemii lepiej przeżyły osoby będące w związku, czy to w sferze seksualnej, czy w ogóle w obszarze zdrowia. Zdrowia, ja mówiłem tutaj prawie o tej grupie 11% osób, które wzmocniło się w tym, że chcą żyć dalej w pojedynkę, ale jeżeli byśmy właśnie mieli to analizować, o czym mówisz, to lepiej wychodzą
czy silni bardziej obronnie osoby będące w związku. Dziękuję. Zasady związku. Bardzo tutaj komentuję. Proszę Państwa, to co Pan Kawa była, pisze o tym samochodzie, o tym lakierze, to ona ma ten swój kolor, ona tak pisze i o tych facetach różnych i tak dalej, ale naprawdę też nieraz można z nią wynegocjować, że racji nie ma do końca i wówczas zakładam, no tak, nieraz przypadki jakieś się tam zdarzają, prawda? Ale ona czyni pewne ogólnie. No, ale myślę też, że ona wie, że ja też odtrzymuję, że ona na tych swoich wyrazistości, poglądach, no to też trochę zarabiam, dlatego że jasno ona te poglądy artykułuje, ona jest niezmienna w tych poglądach. No, ale... Miała wystawę u Jadzi Kopot. No nie pamiętam, ale parę ładnych lat temu. A jej pracę zakupił właściciel pizzerii na Starym Rynku. Jak tam jeszcze ona działa, to możecie Państwo oglądać, bo naprawdę trzy piękne pastele duże. Dziękuję Panu Profesorowi. Drugi taki zacny profesor, który zagościł w naszych drogach, gościliśmy profesora Bralczyka, który też mówił o miłości w języku, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Pan nas zaszczycił winką, mam nadzieję, godne profesorskiego pomienienia, ale także wspólna książka wydana przez Fundację w tym roku Księżnej Wino, również ma bardzo bujne życie erotyczne. Z wielką nadzieją na dzisiaj dzień. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za te 100 lat. To miło. I chcę powiedzieć, że ten okres nasz wspólny studiów z Marysią i z Bogdanem zawsze też miły i tak się cieszę, że było przyjaciel. Dziękujemy raz jeszcze. Ja Państwu dziękuję, zapraszam po autograf i zapraszam do rozmów. Dzięki serdeczne. Przypominam, że imprezę dzisiejszą zorganizowała Fundacja Obrony Kultury przy współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem.